Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest Dzień z Republiką. Od razu przenosimy się na konferencję prasową Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na tę konferencję. No przepraszam za opóźnienie, z dwie godziny samolot opóźniony, ale i myślę, że dobre wiadomości z Brukseli przyleciały wcześniej niż ja. Wszystko wskazuje na to, że ten konflikt, dramatyczne problemy związane z trudnościami na rynku zbóż dzięki kompromisowym decyzjom, które zostały podjęte, na które zgodziły się państwa członkowskie, Komisja Europejska, że to jest dobry finał tej sprawy. Szanowni Państwo, to jest wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań. To jest wielki sukces także pozostałych państw, wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który no, potencjalnie mógł być groźny. Groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Szanowni Państwo, kilka może takich przypomnienia historii tych zdarzeń. Liberalizacja handlu z Ukrainą to nie jest wydarzenie ostatniego roku. W 2014 roku Ukraina zawarła układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską i to wtedy nastąpiła liberalizacja handlu w większości tych artykułów, z którymi teraz był problem. Rzepak i kukurydza, te dwa główne zboża, znaczy te dwa główne produkty, które stały się źródłem problemów w ostatnim czasie, były wyłączone spod ceł już w 2014 roku, w 2016 roku to weszło w życie. Liberalizacja z 2020 roku po rozpoczęciu wojny tylko rozszerzyła nieco listę produktów. Ale jeżeli dzisiaj niektórzy się pytają, dlaczego Unia Europejska otworzyła się teraz właśnie na ten import rzepaku czy kukurydzy, to mówię nie teraz, tylko w 2014 roku. W lutym 2022 zaczęła się wojna. Niczym niesprowokowana agresja rosyjska na Ukrainę. Ukraina została wówczas z rekordowymi zbiorami z 2021 roku. Ich zbiory zbóż i nasion oleistych wtedy wyniosły 107 milionów ton i w tym czasie no, praktycznie przez kilka miesięcy import czy eksport tych produktów rolnych z Ukrainy nie był możliwy, albo był możliwy tylko w niewielkiej skali. Wtedy powstała idea korytarzy solidarnościowych, różnego rodzaju ułatwień dla eksportu z Ukrainy. Sytuacja zmieniła się istotnie. No, po pierwsze to była decyzja Komisji Europejskiej, czy decyzja całej Unii Europejskiej o liberalizacji handlu z Ukrainą. 5 czerwca weszło w życie to rozporządzenie. I tylko przypomnę, że to nie była decyzja samej Komisji Europejskiej, to była inicjatywa Komisji Europejskiej, ale przyjęta przez 27 państw, wszystkie państwa to poparły i zaakceptowana przez Parlament Europejski. W głosowaniu w Parlamencie Europejskim 515 posłów głosowało za, 32 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwnych i wstrzymujących głosów nie było ani jednego głosu z Polski. To była bardzo dobra decyzja i proszę Państwa, wolny handel z Ukrainą w 2022 roku zaowocował tym, że Polska ma prawie 4 miliardy euro nadwyżki handlowej w handlu z Ukrainą. Mówię o ogólnych wielkościach handlowych. To jest polski eksport na Ukrainę, to jest prawie 10 miliardów euro, 9700 dokładnie. Polski import z Ukrainy to jest niespełna 6 miliardów euro. Polski eksport na Ukrainę to jest prawie 1/3 całego unijnego eksportu. te 9,7 miliarda euro, to pierwsze miejsce Polski w eksporcie, potem długo nic i na drugim miejscu Niemcy 4,1 miliarda. A więc ten wolny handel z Ukrainą dla całej polskiej gospodarki jest niesłychanie korzystny. Natomiast nie jest korzystny dla rolników i tu rzeczywiście powstał problem. W ciągu 2022 roku zwiększył się import produktów rolnych z Ukrainy do całej Unii Europejskiej, ale całe to zwiększenie przyjęło na siebie 5 tak zwanych frontowych, czasem je tak nazywamy, krajów. No wśród nich najwięcej Polska. Do Polski w 2022 roku wpłynęło 519 538 ton pszenicy, 1 859 088 ton kukurydzy, 41 584 tony jęczmienia. To jeśli chodzi o zboża, jeśli chodzi o rośliny oleiste, to 661 989 ton rzepaku, 19 281 ton nasion słonecznika i 396 045 ton oleju słonecznikowego. I to jest te 6 produktów, które stwarzały problem. Właściwie jęczmień z tego został wyłączony, bo skala importu jęczmienia była niewielka. W całej Unii poniżej 1 000 000 ton, w Polsce, tak jak wspomniałem, 41 000. Jest 5 produktów, które w różnym stopniu stworzyły problem właśnie dla tych przygranicznych krajów, bo wcześniej tego importu praktycznie nie było. Import pszenicy do Polski to w granicach 3000 ton, mówię o 2021 roku. Import kukurydzy około 5 000 ton, rzepaku tam było 81 000 ton i wzrosło do tych wspomnianych przeze mnie 661 000. No, olej słonecznikowy, no to jest akurat produkt, tutaj nie ma specjalnie jakiejś konkurencji. No ale ta sytuacja rzeczywiście stworzyła bardzo duże nadwyżki i stworzyła tę kryzysową sytuację. Następna doszła okoliczność, mianowicie w sierpniu 2022 roku dzięki porozumieniu pod egidą Narodów Zjednoczonych z udziałem Turcji zaczął się eksport z Ukrainy przez Morze Czarne. No i to spowodowało duże zmiany na rynkach światowych. Ta obniżka cen, która dotyka polskich rolników i dotyka rolników w całej Europie, to nie jest skutek importu z Ukrainy. Te wielkości importowe nie są aż tak znaczące, żeby spowodowały takie zmiany cen. To jest wynik, no, po pierwsze, no właśnie tego porozumienia, uruchomienia eksportu z Ukrainy przez Morze Czarne. Ja słyszałem wypowiedź tureckiego ministra rolnictwa, który no, przedstawiał to jako sukces Turcji, bo Turcja rzeczywiście w tym uczestniczyła, że obniżka cen zbóż o $120 na tonie to jest wielkie osiągnięcie, bo dzięki temu ludzie na całym świecie no, mogą taniej kupować żywność i to jest właśnie ochrona świata przed głodem. Tak, powtarzam to, co słyszałem z wypowiedzi ministra tureckiego. W każdym razie w jakimś stopniu oczywiście ten nadmierny import spowodował jeszcze większą obniżkę cen w tych krajach przyfrontowych, ale główną przyczyną tego spadku cen, jeśli porównujemy ceny z jesieni 2022 i ceny obecne, no to jest przede wszystkim sama wojna, rosyjska agresja, także rosyjskie gry na rynku zbożem. Rosja jest przecież wielkim też eksporterem zboża, korzysta z tego, że żywność nie jest objęta sankcjami i zwiększa swój eksport, zajmuje miejsce Ukrainy na rynkach światowych. Trudna jest na to reakcja, bo żywność oczywiście Unia Europejska też nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za to, że będzie gdzieś tam brakować żywności, więc żywność jest wyłączona z systemu sankcji. Szanowni Państwo, to była bardzo dobra polska inicjatywa, żeby zaproponować czy przedstawić to rozwiązanie zakazu importowego, ale obejmującego tylko 5 państw, czyli te, które są dotknięte tą sytuacją. To jest Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Te kraje będą miały, znaczy do tych krajów nie będzie można docelowo wwozić zboża. 5 produktów zboża, to dotyczy 5 produktów, czyli pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego. I to jest, a jednocześnie będzie możliwy tranzyt przez te państwa, czyli krótko mówiąc, Ukraina będzie miała dostęp do wszystkich rynków, które do tej pory miała. Te rynki w tych krajach granicznych praktycznie były nieznaczące dla Ukrainy wcześniej, a pozostałe rynki są zachowane przy tranzycie. Głównymi odbiorcami ukraińskiego ziarna w Unii Europejskiej jest Hiszpania, około 3,5 miliona ton, Holandia miała 2200, to spadło do 1,8 miliona, Włochy tam w granicach poniżej miliona. Na te rynki eksport będzie się mógł odbywać bez żadnych problemów. Zresztą ten tranzyt przez Polskę akurat nie dotyczy tych rynków, bo to po prostu nie po drodze. Są pozostałe produkty, które były przedmiotem dyskusji między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, między innymi miód na przykład, ale jeśli chodzi o miód, to nastąpił spadek importu z Ukrainy do Polski w 2022 roku z 17 do 11 tysięcy ton. Jest wrażliwa sprawa drobiu i mamy tutaj tę sytuację na uwadze. Eksport mięsa drobiowego z Ukrainy do Polski zwiększył się, podaję to według danych Polskiego Ministerstwa Rolnictwa, choć weryfikujemy jeszcze z danymi unijnymi, z 13 do 21 tysięcy ton, ale równocześnie import z wszystkich innych rynków zmniejszył się. Całkowity import mięsa drobiowego do Polski zmniejszył się z 77 do 69 tysięcy ton, co wskazuje, że zwiększony import z Ukrainy odbył się kosztem innych rynków, zmniejszenia z innych rynków. Mleko, miałem serię spotkań z przedstawicielami różnych sektorów rolnych polskich. Polska Izba Mleka na przykład nie chce jakichkolwiek zakazów dotyczących importu mleka z Ukrainy, bo jest wielkim eksporterem, znaczącym eksporterem produktów mlecznych na rynek ukraiński. Jakakolwiek blokada w drugą stronę bardzo by dotknęła polską branżę mleczną. To jest owoce miękkie rzeczywiście, owoce mrożone, nastąpił wzrost importu z 37 do 44 tysięcy ton w 2022 roku, ale to nie są takie znaczące wielkości, które by już w tej chwili nakazywały jakąś interwencję, aczkolwiek tutaj jest deklaracja Komisji, że te wszystkie pozostałe produkty, poza tymi 5 najbardziej wrażliwymi, będą analizowane i możliwe jest zastosowanie takiej klauzuli bezpieczeństwa, która jest zawarta w tym rozporządzeniu liberalizującym handel z Ukrainą. To jest nawet procedura, która z mojej inicjatywy została skrócona z 6 miesięcy do... najpierw ja byłem inicjatorem, żeby ją wprowadzić, następnie została skrócona z 6 do 3 miesięcy. I tutaj po zbadaniu wszystkich danych, które są potrzebne, żeby taką procedurę wszcząć, jest to możliwe i możliwe są jakieś dalsze zakazy, jeśli będą, czy ograniczenia handlowe, na przykład przywrócenie taryf. Drób mięsodrobiowe miało kwotę taryfową 90 tysięcy ton na całą Unię Europejską. Jeśli okaże się, że rzeczywiście na tym rynku są poważne zakłócenia, jest możliwość przywrócenia takiej taryfy, ale to nie jest jeszcze w tej chwili decydowane. A więc 5 tych rodzajów ziarna, więc zboża i te nasiona oleiste, to jest zakaz importowy dotyczący 5 krajów, natomiast tranzyt możliwy na cały rynek Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Czasem są pytania o mój udział i osobiste zaangażowanie. Tak, moją rolą było przekonanie Komisji Europejskiej. To się udało, żeby w tej sytuacji nie reagować jakąś procedurą naruszeniową czy sankcyjną, ale szukać dialogu, szukać porozumienia. I to się udało przede wszystkim poprzez przedstawienie bardzo silnych danych wskazujących, że to nie jest problem całej Unii Europejskiej, to jest problem 5 państw i to nie jest problem sztuczny, tylko problem rzeczywisty. Do tego samego udało mi się też przekonać na ostatnim posiedzeniu Rady we wtorek w Luksemburgu ministrów z wszystkich państw członkowskich, żeby nie było tutaj ich oporu, no bo on mógł to wszystko udaremnić. Myślę, że państwa członkowskie po wysłuchaniu wszystkich argumentów podeszły do tego ze zrozumieniem i bardzo jestem zadowolony z tego posiedzenia Rady. No i to są te ważne zdarzenia, które moim zdaniem spowodują, że ten kryzys na rynku zbóż będzie, nie będzie dalej trwał. Natomiast jest oczywiście kwestia rolników, którzy ponieśli straty, ponieśli szkody z tym związane. I tutaj jest, ja tylko przypomnę, że, no bo też warto przypomnieć pewne decyzje, które zapadły w Komisji Europejskiej, w których też podejmowałem skuteczne inicjatywy. W miesiąc po rozpoczęciu wojny z mojej inicjatywy, ta część dotycząca rolnicza była z mojej inicjatywy, a mianowicie Komisja przyjęła te czasowe ramy pomocy publicznej dla gospodarki. Ja zabiegałem o to, żeby w te ramy zostało włączone rolnictwo. To wcale nie było takie łatwe, dlatego że często słyszymy, że rolnictwo ma wspólną politykę rolną, nie potrzeba już mu pomagać z innych źródeł. Dzięki tym ramom była możliwa pomoc nawozowa, ta, którą udzielił polski rząd w bardzo dużej skali. 836 milionów euro, prawie 4 miliardy złotych. Dzięki temu jest możliwa też ta obecna pomoc. To jest ta, którą rząd, na którą ma już zgodę Komisji Europejskiej, 600 milionów złotych na dopłaty do zbóż. I możliwa jest jeszcze dalsza pomoc. Polski rząd zapowiedział kolejne formy pomocy dla rolników i to jest w dalszym ciągu możliwe dzięki tym ramom kryzysowym i dzięki temu, że rolnictwo zostało do tych ram włączone. Inaczej ani złotówka nie mogłaby do rolników popłynąć. Więc jeśli mogę coś, bo często jestem pytany, już zwłaszcza ostatnio, jakie jest moje zaangażowanie w te sprawy. Gdyby nie te skuteczne działania, przede wszystkim na początku kryzysu, już w 2020 roku, to te 5 miliardów złotych, bo około 5 miliardów złotych ponad polscy rolnicy już otrzymali albo w trakcie są realizacji te fundusze. Oczywiście w większości krajowe, ale też unijne, bo to jest rezerwa kryzysowa. To ani złotówka takiej pomocy nie byłaby możliwa bez tych skutecznych działań. I z tych przyszłych funduszy, które są przyrzeczone jako dalsza pomoc publiczna w Polsce, też ani złotówka nie byłaby możliwa, gdyby rolnictwo nie zostało włączone w te ramy kryzysowe. Szanowni Państwo, to w zasadzie są te główne wiadomości. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta sprawa kończy się dobrym kompromisem. Uważam, że jest to wielkie osiągnięcie Polski, wielkie osiągnięcie pozostałych państw członkowskich, które były czy są nadal dotknięte jeszcze skutkami tej kryzysowej sytuacji, ale to jest też osiągnięcie Unii Europejskiej, że potrafimy wyjść z trudnej sytuacji w taki sposób, który jest dobry dla gospodarki, ale który jest też bardzo dobry politycznie. Dziękuję. Dziękuję Panie Komisarzu. Momencik. Bardzo prosimy o pytania. Jedno pytanie, jedna redakcja na razie. Bardzo proszę o przedstawianie się. Dobrze. Dzień dobry. Monika Drost, TVP Info. Panie Komisarzu, kiedy polscy rolnicy mogą liczyć na unijne wsparcie z pakietu 100 milionów euro? Tak, to są decyzje, które już są finalizowane. Ja przypomnę, pierwsza rezerwa kryzysowa i to są w ogóle w okresie tego kryzysu w 2020 roku z rezerwy kryzysowej Polska otrzymała 44 miliony euro pierwszy raz. Wtedy poszło to na wsparcie producentów jabłek i hodowców trzody. Drugi ten przypadek to jest 56 milionów euro w skali całej Unii Europejskiej, z tego prawie 30 milionów dla Polski z możliwością podwójnego, znaczy dodatkowego 100% dofinansowania krajowego. I to jest w fazie realizacji, to znaczy Komisja Europejska już zrobiła wszystko, co do niej należy, reszta zależy od rządu. W tej pierwszej fazie transzy, ta druga transza 100 milionów, z których no, według zaproponowanej metodologii, i mam nadzieję, że ona się utrzyma do końca, Polska otrzyma około 40 milionów euro z możliwością podwójnego dofinansowania, czyli 200%, czyli razem byłoby to 120 milionów euro i to jest finalizowane na... No to jest część tego ogólnego porozumienia, więc myślę, że w najbliższych dniach będą już końcowe decyzje, a dalsze ich wdrożenie to już oczywiście sprawa polskich władz, jak również sam sposób rozdziału tej kwoty. O tym już decyduje rząd. Unia Europejska nie wskazuje komu konkretnie, któremu rolnikowi i ile udzielić pomocy. A więc mamy do czynienia z użyciem rezerwy kryzysowej, już tak jak wspomniałem, trzeci raz z rzędu i z szeroką zgodą na pomoc publiczną. Podkreślam, ta zgoda została, ramowa zgoda została wprowadzona na samym początku kryzysu, a więc w marcu 2022 roku. Panie Komisarzu, czy pan planuje zrezygnować, podać się do dymisji po tym wszystkim i dlaczego takiego porozumienia dotyczącego 5 produktów, 5 krajów nie zawarto w październiku, w listopadzie? Nie mielibyśmy takiego załamania na polskim rynku. Nie, to jest błędne myślenie. Myślę, że ten kryzys był nieuchronny, dlatego że to jest skutek wojny. Unia Europejska nie mogła interweniować prewencyjnie. Działania Unii Europejskiej są możliwe wtedy, kiedy rzeczywiście zostaną potwierdzone poważne zakłócenia na rynku. Przypomnijmy sobie, że no, wolny rynek to jest fundamentalna zasada Unii Europejskiej. Nie ingerowanie w ten rynek, dopóki się da. To też jest zasada Unii Europejskiej. Pierwszy wniosek ze strony polskiej, pana wicepremiera Kowalczyka z grudnia 2022 roku, ja potraktowałem bardzo poważnie i to były, wtedy się zaczęły działania, żeby uruchomić rezerwę kryzysową. I po prostu już mówić o tym, że jest problem, który dotyczy pięciu państw. Pan mówi o grudniu 2022 roku, tak. Drugiego roku. Tak. W czerwcu było porozumienie przecież. W czerwcu zapadła decyzja o liberalizacji. Tak naprawdę pan brał w niej tak. Udział bez sprzeciwu, co jest oczywiście słuszne, ale to nie był czas, panie komisarzu, żeby alarmować, żeby mówić o mechanizmach ochraniających chociażby te 5 krajów, żeby przewidywać, żeby to właśnie pan jako komisarz do spraw rolnictwa wówczas zareagował. Pan wspominał o korytarzach solidarnościowych. Nie, pani redaktor, pierwsze to nie jest tak, że przyjeżdża komisarz europejski, ten czy inny. Ja nie jestem komisarzem odpowiedzialnym za handel, ale to jakby nie zmienia postaci rzeczy. No, że przyjeżdża, przepraszam, ale odpowiem. Przyjeżdża komisarz z Brukseli, staje na granicy i mówi stop, za dużo importujecie i musicie wstrzymać ten import. Oczywiście w każdej takiej sytuacji sygnały z państw członkowskich są najważniejsze i po prostu komisja reaguje na te sygnały, więc myślę, że dzisiaj jest naprawdę bardzo dobre wyjście z tej sytuacji. Pan nie ma sobie nic do zarzucenia? Nie uważa pan, że pan zareagował za późno? Nie, uważam, że zareagowałem we wszystkich możliwych instrumentach, które miałem do dyspozycji, które zależały ode mnie. Zareagowałem w porę i dzięki temu polscy rolnicy otrzymali pomoc już ponad 5 miliardów złotych. To była właściwa reakcja. Dziękuję. Panie komisarzu, czy lista... Nie przekrzykujemy się, bardzo proszę, TVN24. Panie komisarzu, czy lista polskich firm, które importowały zboże z Ukrainy do tej pory powinna zostać opublikowana? Rząd co kilka dni mówi, że ta lista w ciągu kilku dni zostanie opublikowana, tylko jakoś do tej pory nie mamy tej listy. Ja już się wypowiedziałem publicznie, osobiście nie widzę przeszkód, jeżeli prawo unijne mówi o tym, że tajemnica przedsiębiorstwa no, funkcjonuje tak długo, dopóki jej ujawnienie nie jest wymagane z uwagi na interes publiczny, więc to jest jakby kwestia oceny polskich władz. Ja nie mówię, że polskie władze mają to zrobić, a wskazuję, że są podstawy, że to można zrobić. Czy to coś da? Nie, to znaczy w tym sensie, że no, informacja właściwie trzeba może lepiej wiedzieć jest o tym, jaka rzeczywiście była mechanika tego powstania, tego kryzysu. Także na przyszłość, żeby z tego wyciągnąć pewne lekcje. Natomiast no, import z Ukrainy był i jest legalny, to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest liberalizacja handlu sprawiła, że no, każdy mógł jechać i kupować produkty rolne na Ukrainie. To pytanie o moją odpowiedzialność, proszę Państwa, ja się spotkałem właściwie z trzema takimi zarzutami. Pierwszy dotyczył tego właśnie, dlaczego poparłem liberalizację handlu z Ukrainą. Na to już odpowiedziałem. Wymagała tego racja stanu, już patrząc z polskiej perspektywy, nie tylko z całej Unii. Wymagała tego nie tylko polityczna racja stanu, ale także ewidentnie gospodarcza racja stanu. Dzięki tej liberalizacji Polska jest na znakomitej pozycji wyjściowej do przyszłej odbudowy Ukrainy. Ale i druga, ale proszę, proszę, pani redaktor, tak, przepraszam, ale dokończę. Druga rzecz, o którą gdzieś tam pojawiła się krytyka, dlaczego nie było kaucji? No więc proszę Państwa, kaucję można nałożyć tylko na towary, które są przedmiotem cła, a mamy do czynienia ze zbożem, które nie podlegało cłu. Nawet gdyby jakimś dziwnym sposobem ktoś tą kaucję w drodze jakiegoś porozumienia dwustronnego wprowadził, to każdy przedsiębiorca sprowadzający towar, jakby usłyszał o kaucji, że pojedzie na przykład do Hamburga i zawozi zboże, jakby usłyszał, że ma płacić kaucję, to mógł powiedzieć, to ja zmieniłem zdanie, jadę do Chrubieszowa tylko. A następnie w Chrubieszowie mógł jeszcze raz zmienić zdanie i powiedzieć, że jednak pojedzie do Hamburga. To jest wolny rynek unijny, więc nie było możliwości nałożenia kaucji. I nie było również możliwości, to przynajmniej ze strony Unii Europejskiej, tego, czego się oczekuje, konwojowania czy jakiegoś nadzoru nad transportami. Przy czym myślę, że tu się wyolbrzymia to znaczenie tej, że zboże nie było pilnowane i gdzieś się rozeszło po kraju. To nie była taka sytuacja, że pociągi ze zbożem gdzieś tam, wagony się odczepiały, na bocznicę zjeżdżały i zboże uciekło. Nie było takiej sytuacji. Był import docelowy, duży, rosnący import docelowy. To nie była kwestia ucieczki zboża z niepilnowanych transportów. Zresztą wystarczy popatrzeć na mapę. Polska nie leży dzisiaj, zwłaszcza jak się otworzyło Morze Czarne, na trasie najważniejszych kierunków eksportowych Ukrainy. Nie leży na trasie do Indonezji, do Egiptu, do Hiszpanii nawet. Ja bym chciała zapytać, czy to jest ta druga rzecz. W 2020 roku pan zlecił na przykład analizę wpływu zniesienia ceł, wtedy kiedy pan mówi, nie było innego wyjścia, bo co do tego wszyscy się zgadzają. To była kwestia racji stanu. Tylko co wówczas pan zrobił? Jak pan wówczas ostrzegał, że na przykład takie porozumienie tych 5 państw i taki pomysł no nie mogło być wcześniej? Nie mówię rok temu, ale nawet kilka miesięcy wcześniej. Pani redaktor, liberalizacja handlu, jeszcze raz podkreślam, była instrumentem pomocy Ukrainie w sytuacji wojny. Pamiętajmy, wojna to był 2022 rok i nikt co do tego nie miał wątpliwości. Ci, którzy mnie krytykują, podnosili rękę, głosowali za liberalizacją handlu i bardzo dobrze, Polska na tym bardzo skorzystała. Pan jako komisarz ostrzegał przed konsekwencjami. Panie komisarzu, mamy pytanie z Rzeczpospolitej tutaj. Pytanie o to, kiedy to porozumienie unijne, o którym pan dzisiaj mówi, jaki ono ma status, kiedy wejdzie w życie i czy macie państwo pewność, potwierdzenie ze strony tych 5 krajów, że oni się posłuchają, tak, że my tak, jednak no, zaczniemy wprowadzać. Proszę państwa, spór dotyczył produktów spoza listy tych 5, bo wszyscy się zgadzali na te 5 produktów. Pozostałe produkty, one miały większe znaczenie w przypadku Polski, bo to było mniej więcej Polska 80%, 20%, 80% to były produkty te zbożowe, na które była zgoda i 20% wszystkie pozostałe. Ale w przypadku innych krajów, Węgry i Rumunia to było tylko 7%, ta dodatkowa lista, a Słowacja i Bułgaria tylko 2%, więc to nie jest żaden problem dla tych państw, wszyscy tutaj patrzą na Polskę. Ale nie wejścia w życie tego porozumienia. Panowie, dajmy szansę pani tutaj. Nie, no to oczywiście to już są procedury, wymaga to określonych aktów legislacyjnych. No, najważniejsze, że jest jakby tutaj wspólna w tu wspólny kierunek działań całej Unii Europejskiej. Panie komisarzu, tutaj pytanie z tej strony. Anieska Gozowska, farmy.pl. Mam pytanie, czy ten zakaz obowiązuje do 5 czerwca, czy obowiązuje do końca roku? On może prawnie obowiązywać na razie tylko do 5 czerwca. No, myślę, że będzie przedłużony prawdopodobnie do końca roku, dlatego że dlaczego do 5 czerwca? No bo 5 czerwca wygasa to rozporządzenie, które jest podstawą tej klauzuli bezpieczeństwa zastosowanej w tym przypadku, więc nie można było dłużej niż do 5 czerwca, no bo te przepisy wygasają po prostu, ale kiedy będzie nowe rozporządzenie, a słyszę, że jest już zgoda państw członkowskich na to nowe rozporządzenie, więc na pewno będzie przedłużenie tej klauzuli bezpieczeństwa również. Czy nie obawiacie się państwo, że na przykład jeżeli nie wpłynie to zboże do któregoś z tych 5 państw, nie zostanie reeksportowane na przykład, nie wiem, z Hiszpanii do Polski lub z jakiegoś innego kraju? No, wspólny rynek, znaczy granice są pilnowane od strony Ukrainy oczywiście. Jest takie ryzyko, oczywiście, że jest, ale nie sądzę, żeby ten proceder się opłacał. Proszę bardzo, Tomasz Maska, Radio TKFM. Czy coś wiadomo na temat interwencyjnego skupu zboża, który miałaby przeprowadzić Unia Europejska? Czy, mówiąc krótko... Nie ma w tej chwili warunków do takiego skupu. Jedyne, co jest możliwe, to są zakupy na cele pomocy humanitarnej. Ja rozmawiałem, ja rozmawiałem z dyrektorem, z panią dyrektor Światowego Programu Żywnościowego kilka dni temu i oczywiście jest program, przyjmie bardzo chętnie do nas taki darowizny zboża, o pszenicę tylko chodzi, bo oni tylko pszenicę konsumpcyjną rozprowadzają, ale to jest kosztowna operacja, to znaczy eksport 200 tysięcy ton ziarna to jest koszt około 100, w zależności od miejsca przeznaczenia, 100-150 milionów dolarów. No to może zrobić Unia Europejska ze swoich funduszy pomocowych, to może też zrobić Polska ze swoich własnych funduszy, no ale to trzeba by było ocenić, czy rzeczywiście jest to z uwagi na koszty zasadne do przeprowadzenia. Dwa ostatnie pytania. Jeszcze chciałem zapytać, tak, panie komisarzu, o ten mechanizm zabezpieczający dotyczący innych produktów spoza tej piątki. Kiedy może być zastosowany i jak on mógłby wyglądać w przypadku drobiu czy owoców miękkich, bo tu polscy rolnicy... Tak. Jak szybko może być użyty? Ile może potrwać taka analiza sytuacji? No to się nazywa tak zwane dochodzenie, czyli komisja analizuje wszystkie sygnały rynkowe. Najpierw musi przeanalizować dane, którymi dysponuje, czy są podstawy, żeby takie postępowanie wszcząć. A następnie no, bada wpływ na rynek, bo to nie tylko trzeba stwierdzić, jakie są przepływy, ile jest importu, ale jak to odbywa, jak to skutkuje na dochody rolników na przykład, producentów, przetwórców. To jest no, dość szczegółowa procedura. W założeniu ona ma trwać 3 miesiące od momentu wszczęcia, już ta krótsza według nowego rozporządzenia po mojej interwencji, żeby tę procedurę skrócić. Skutki takiej procedury są takie, że przywraca się poprzedni stan. I o ile taka procedura na przykład w odniesieniu do rzepaku czy kukurydzy nic by nie dała, dlatego że przed liberalizacją handlu też był już wolny rynek na te produkty z Ukrainy. Natomiast w stosunku do tych innych produktów, na przykład do drobiu, bo tam rzeczywiście jest najwięcej sygnałów i ja bardzo mocno popieram to, żeby w stosunku do drobiu taką procedurę przeprowadzić, dlatego że no, na Ukrainie jest właściwie jeden producent bardzo, bardzo duży i który rzeczywiście ma tutaj, może mieć pewne przewagi rynkowe i trzeba na to zareagować. Natomiast to by oznaczało przywrócenie taryfy, która by obowiązywała, czyli kwoty taryfowej 90 tysięcy ton na całą Unię Europejską. Proszę Państwa, przy okazji może dodam od siebie, że oczywiście trzeba się bardzo pilnie przyglądać temu, co wpływa z Ukrainy, obserwować ten rynek. Natomiast no, krążą trochę wyolbrzymione przekonania o tym, jakie to jest zagrożenie ze strony Ukrainy, dlatego że oczywiście zboża to jest, Ukraina ma mniej więcej 2 razy więcej zbóż niż Polska, jest wielkim producentem zbóż i eksporterem. Natomiast jeśli chodzi o produkty zwierzęce, no to ma mniej więcej 2 razy mniej niż Polska. wołowina, wieprzowina nawet 3 razy mniej, mleko 2 razy mniej. No jedynie jajka trochę ma większą produkcję niż Polska, ale to nie jest skala produkcji, która by jakimś, przynajmniej w tym obecnym jej wymiarze, była dla polskiego rynku jakimś wielkim zagrożeniem. Ale oczywiście myślę, że wniosek z tego, co się tutaj działo do tej pory, jest taki, że no, trzeba rzeczywiście bardzo, bardzo pilnie obserwować rynek, reagować na to, co się na nim dzieje. Przy czym wyraźnie chcę powiedzieć, ochrona granic, kontrola importu jest zadaniem krajów członkowskich. To wszystkie kraje członkowskie mają służby kontrolne, mają służby celne. Unia Europejska nie dysponuje takimi służbami, tymi kontrolami się nie zajmuje. Nie leży to w jej kompetencjach. I ostatnie pytanie, redakcja Rzeczpospolitej. Panie komisarzu, tutaj... Chciałam tylko prosić o uzupełnienie poprzedniego pytania. Na jakim jesteśmy etapie teraz? Kiedy ta blokada tych 5 krajów frontowych przestanie obowiązywać, a wejdzie w życie dzisiejsza decyzja? No to są już, no w tej chwili są zakazy państw członkowskich. Elementem tych zakazów, znaczy elementem tego porozumienia jest zniesienie zakazów krajowych. Czyli to się wydarzy, nie wiadomo kiedy, a do 5 czerwca przestanie obowiązywać... No tak, jednocześnie no, zniesione zostaną zakazy krajowe, zastąpione zostaną zakazem unijnym. No, taka jest istota tego, to była istota propozycji Komisji Europejskiej. Więc to będzie właściwie wyjście z tej sytuacji jedyne, które może się okazać efektywne, bo gdyby na przykład... No doszło do takiej sytuacji, że na przykład Polska by została tylko z własnym zakazem, no to on by był bardzo łatwy do obejścia, choćby przez tranzyt przez Słowację, więc to by w sumie niewiele dało albo nic. Więc konieczne było to rozwiązanie tej sprawy na poziomie unijnym. Myślę, że to jest rozwiązanie też dobre dla Ukrainy, w tym sensie, że ona będzie mogła kontynuować cały swój eksport na rynek Unii Europejskiej bez tego koncentrowania w tych kilku państwach członkowskich. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie, o wejściu w życie tego porozumienia, rozumiem, że z niejako z automatu, jeżeli chodzi o owoce, jeżeli chodzi o drób, te procedury, te klauzule bezpieczeństwa zostaną wszczęte? Trwają analizy. Do tej pory ze strony Komisji były już zapowiedzi. Mówię, bo jakby nie leży to bezpośrednio w moich kompetencjach, w mojej odpowiedzialności, ale ja oczywiście bardzo aktywnie wspierałem potrzebę przeprowadzenia takiej analizy na rynku drobiu, na rynku cukru i jeszcze był 3. produkt. Jajka, tak. I na rynku jajek. Natomiast owoce miękkie, ja myślę, że jeśli chodzi o owoce miękkie, to tutaj chcę jakby no zadeklarować pewną szczególną wrażliwość na ten sektor, ale ponieważ no, owoce miękkie to jest taki dość szybki import, to są towary łatwo psujące się, więc jeśli byśmy obserwowali jakiś gwałtowny napływ tych towarów w sposób zakłócający rynek, to jest możliwe zareagowanie zakazem importu na podstawie tej klauzuli, tej szybkiej klauzuli, tego emergency measure. Więc będziemy się temu przyglądać. Dziękujemy. Jesteśmy teraz na etapie sprawdzania, czy trzeba wszcząć te dochodzenia. Już tak? Czy dopiero będzie na wniosek na przykład kraju członkowskiego? Kto może zainicjować procedurę analizy sprawdzania dla tych pozostałych produktów? Z reguły to oczekujemy sygnałów państw członkowskich, ale... I taki sygnał, znaczy wniosków państw członkowskich i taki wniosek jest z Polski. Najpierw dotyczył kukurydzy, a potem dotyczył dłuższej listy produktów. Proszę mi wybaczyć, nie. Myślę, że tych wszystkich, które są na tym... Tak. Najwcześniej we wrześniu mógłby być powrót tych ceł dla tych produktów. Rozumiem, kontyngentów. Tak? Jeśli będzie nadmierny i zakłócający rynek import owoców miękkich czy jakichkolwiek innych produktów, ale w przypadku owoców jest największe ryzyko, no to jest możliwość i Komisja będzie to analizować, jest możliwość zareagowania w postaci właśnie tej klauzuli nadzwyczajnej i wstrzymania importu. To, co się stało, to, co się dzieje w tej chwili ze zbożem. Jest możliwość takiego działania. Proszę Państwa, dziękujemy. Dziękujemy Panie Komisarzu. Dziękuję. Przepraszamy za spóźnienie. Pan Komisarz leci do kolejnego.